zdanie z Ewangelii według świętego Marka, tylko jedno, ale ono jest ważne dla naszego tematu spotkania. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. To spotkanie, które mnie dzisiaj intryguje i zaprasza do pomyślenia sobie może trochę inaczej, jest spotkanie Jezusa z Nazaretu w Galilei z Janem Chrzcicielem, który na pustyni judzkiej głosi chrzest, głosi nawrócenie, głosi Boże miłosierdzie dla tych, którzy wyznają swoją winę i przyjmują chrzest. I oczywiście dobrze wiemy z tej perspektywy teologicznej objawienia, o tym nam dużo opowiedział Tomek w spotkaniu Starego Testamentu z Nowym, że w tym spotkaniu dokonuje się wypełnienie zapowiedzi, wskazanie tego, co było wcześniej nazwane z perspektywy teologicznej. Mnie bardziej interesuje to spotkanie w takim wymiarze dwóch mężczyzn, dojrzałych, dorosłych, wierzących, którzy się spotykają, a idąc za tradycją łukaszową, powiedzmy dwóch krewnych, którzy mogą się znać. Jezusa jako człowieka, bo mówię o jego ludzkiej naturze, inspirować musi postać Jana, który głosi coś niezwykłego, objawia Boże miłosierdzie i Jezus idzie do niego, idzie specjalnie do Jana, by się z nim spotkać. Jest poruszony głęboko jego nauką, że nie ma wątpliwości, że ma wejść w wody Jordanu, aby przyjąć od niego chrzest. I nie myślę tutaj o kategoriach, czy Jezus bez grzechu, czy z grzechem, tylko tym zaproszeniu, które przypomina o Bożym miłosierdziu. I dzieje się coś niezwykłego w tym spotkaniu, jak dobrze wiemy z dalszych słów Ewangelii, że przecież otwiera się niebo dla Jezusa. Dla mnie ta historia bardzo ziemskiego spotkania dwóch dojrzałych mężczyzn, dwóch mężczyzn, którzy żyją w kontekście wiary, czyli żyją w świadomości obecności Boga. Świadomości takiej, że już zabrzmi to paradoksalnie, że nie ma przypadków, kiedy żyjemy w tajemnicy Bożej miłości. To mi podpowiada, że w zasadzie również my, kiedy spotykamy się w takim kontekście, żyjąc w obecności Boga i świadomości Jego działania, możemy w spotkaniu z drugim człowiekiem doświadczyć Bożego objawienia. Możemy odkryć Jego niewyczerpaną miłość. Możemy usłyszeć Jego głos, który jest głosem, który nas akceptuje i kocha. Możemy doświadczyć Jego działania, które nas podnosi, uwalnia, które nas w jakiś sposób przypomina nam przynajmniej o tym, że jesteśmy dziećmi Boga. W Jezusie to się dokonuje, w Jego człowieczeństwie. Przecież od tego zaczyna się Jego ludzka historia głoszenia Słowa Bożego, czyli publiczna działalność. Od tego momentu tyle się tam wydarzyło, tyle się zmieniło. Coś jest już zupełnie innego. I mam wrażenie, że, jeszcze raz powtórzę, żyjąc w perspektywie wiary, każde spotkanie może być dla nas odmieniającym spotkaniem. Jeśli tylko potrafimy usłyszeć głos, który do nas Bóg wypowiada. Jak to mówiło pewne dziecko, ludzie są słowami, które Bóg pisze do nas swoją historię. Może warto tego doświadczyć i tego się nauczyć.